Wystawa poświęcona Duchowi Świętemu i Matce Bożej prezentuje obrazy, 36 obrazów. Jest podzielona w dwóch salach na obrazy maryjne, które malowałam w różnych okresach czasu, od 1982 roku do chwili obecnej, w podróżach egzotycznych. I obrazy poświęcone Duchowi Świętemu, gdzie ta rzeczywistość jest złożona, trudna i taka bardzo niematerialna, to znaczy duchowa. Wielu ludzi nie rozumie, że wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy od Ducha Bożego. Wszystkie dary mądrości, łaski, umiejętności, rozum, pobożność i bojaźń Bożą. No i są też obrazy poświęcone aniołowi i Duchowi Świętemu, więc w różnych warstwach są te obrazy. Dar jedności w Duchu Świętym obrazuje rozwijający się kwiat na skrzydle Ducha Świętego. Właściwie wszystkie te obrazy namalowałam w rafce, w plenerze. I malowałam sama, no, po prostu miałam różne dylematy, żeby te obrazy stworzyć. Chodziłam z tą deską systematycznie, codziennie i właściwie modliłam się i wydaje mi się, że te obrazy malował sam Duch Święty. Potem dotknęłam darów Ducha Świętego, znaczy dar mądrości, umiejętności, wiedzy, rady, pobożności i bojaźni Bożej. To też malowałam w rafce, te wszystkie w ogrodach, czy właśnie w plenerze. I później namalowałam hymn do Ducha Świętego w Gliczarowie. To był taki plener z Wyliska Wrocławskiego w Gliczarowie pod Bukowiną Tatrzańską. I tutaj Duch Święty dał mi popalić, bo rzeczywiście biegałam, obrazy mi, papiery podróżowały i tak samo pędzle biegały w powietrzu i nie mogłam ich namalować. To był taki jak dowcip Ducha Świętego w tym malarstwie. No i te cykle modlitewne sprawiły mi taką ogromną radość, bo namalowałam modlitwy takie niematerialne, znaczy Ojcze Nasz malowałam w Jugosławii, Credo namalowałam w Hiszpanii, a więc były podróże. I tak z perspektywy czasu wiem, że to dużo wysiłku mnie kosztowało i teraz wiem, że tych obrazów od razu w jednym roku nie mogłabym namalować. To wszystko przychodziło stopniowo, z jakimś zamysłem i tak delikatnie malowałam, ale z wielkim trudem. Dobra, to na zakończenie, jak mogę prosić o przedstawienie się do kamery. Izabela Maria Trezińska, jestem właśnie i malarką, i dziennikarką, i podróżniczką, bo zawsze piszę po moich wojażach i inspiracją są właśnie podróże, dalekie podróże. Teraz już odbyłam 8. podróż, taką 12-godzinną do Stanów Zjednoczonych, Parki Narodowe. Zachodnie wybrzeże i to było niesamowite doświadczenie, ponieważ były to wysokie góry, wielkie trudy i ogromny wysiłek. Codziennie inny hotel, codziennie pakowanie walizek i codziennie dwa obrazy musiałam namalować. Także był wielki wysiłek i po tym wysiłku śpię po 12 godzin dziennie i nie mogę się dobudzić. Więc taki wysiłek.